Siemano, składamy kolejny sprzęcik YZ-a z boku, a przed nami YZF 2013 rok 250. Miał być odcinek z rozbierania, to jest ta maszyna. Miał być, ale mówię, materiał mi się usunął. A tu dosyć ciekawie powychodziło niektóre rzeczy. Zobaczcie na cylinder. No, ktoś chyba honował jakąś, nie wiem czym, szczotką drucianą albo piernik wie. Wstawię wam zdjęcie, bo tak to pewnie słabo widać. Selekcja C, także wpadnie nowy cylinder z tłokiem. Zawory tytanowe, łożyska już wszystkie nowe siedzą, skrzynia siedzi. No tak jak to zawsze tam u mnie wygląda. Stare graty, zestaw uszczelek, o-ringów, łańcuszek rozrządu, zestawy naprawcze, no wszystko, wszystko nowe. Silnik składany też na masie, więc sobie zaraz będę silikonował. Już wszystko mam, tu jest tulejeczka z o-ringiem, przychodzi, trzeba pamiętać. No i co, można zamykać, śrubki są. Więc lecimy. Skrzynia się kręci, wszystko chyba siedzi. Wał sobie pierw wrzucę. Standardowo. No i siedzi. Silikon w ruch, tylko to już dodam w przyspieszonym tempie, żeby nie zanudzać. To będzie cyk, fuch i kładziemy. To co, zamykamy. Tulejka jest, tu jest i tu jest. To kładziemy. No i dobra, chyba gra. Pakujemy śrubki. No i je sobie pykniemy na 12 Nm, tak zalecają. No i byłoby. Przetarłem lekko. Wszystko fajnie się kręci. I tyle, zostawiam silniczki do wyschnięcia. Jak sobie wyschną, to sobie będę dalej składał dopiero na spokojnie. Także co, małe cięcie i widzimy się na drugi dzień. No i dobra, kolejny dzień mamy. Przygotowane wszystko. Bierzemy się za składanie dalej. Silikon sobie wyschnął. Powinno być wszystko git. Od razu lekko może sobie złapiemy od sprzęgła ten mechanizm. Już jest nowy uszczelniacz. No i dobra, bym mógł sobie jeszcze połapać te rozrządy, ślizgi, ale idę na drugą, tam będzie więcej zabawy. Dobra, pierwszy sobie poskładamy, tak żeby móc może sobie biegi poprzerzucać, nie?
Troszkę kleju na te śrubki dajemy. I ta ma być też na dyszkę. O. Musimy trafić w tą dziurę. Dobra. Robimy sobie luzik może. O. Jest, jest. No i tu sobie też na dyszkę dokręcamy. Jeszcze ta tulejka przychodzi, ale ją sobie później dam, żeby mi nigdzie nie zaginęła. Tu jeszcze wam pokażę a propos pompy oleju. Miała nie być wymieniana, bo ta zewnętrzna jest git, ale ta w środku, no już niestety coś mieliła kiedyś. No albo po prostu ze starości. Także tą by pasowało zmienić tam w środku. Niestety. Także pompa jeszcze mi nie przyszła, odkładamy na razie na bok. A jak będzie, to sobie złożymy. Na razie mogę jechać dalej. Dobra, złapiemy sobie wałeczek wyrównoważający. Tu jest spoko, bo on tylko w jednej pozycji pasuje. A w Kawasaki pamiętam, jak składałem, to tam było trzeba uważać już. Ops. No będzie sobie tak, o. Tak, tak. Na razie go nie dokręcę, bo nie mam ja. Ale tak, żeby nie spadł, o. No i na wał też sobie tryby założymy. Małe cięcie, wymiana baterii. Tu nakrętkę na 50 Nm sobie dokręcamy. I na wale tryb sobie wsadziłem jeden. Trzeba pamiętać o znakach, żeby wszystkie pasowały. Także co, jedziemy dalej. Zabezpieczonko. Podkładka jest git, więc zostaje. No i nakrętka. Tą nakrętkę na 75 sobie dokręcamy. Dobra, będzie. Ten trybik jeden też sobie możemy pyknąć. No i co dalej? Tu sobie na razie tego nie założę, bo nie mam tej pompy oleju. Także lipa. Jedynie co, to jeszcze wałek zmiany biegów mogę sobie wsadzić. Razem z tą tulejeczką.
No. I siedzi. Co, może sprawdzimy sobie skrzynię, jak to tam chodzi. Jedyneczka jest. Dwa. Trzy. Cztery. I 5, 3, 2 i luzik. Dobra, już nic więcej nie zrobimy. Idę na drugą stronę. Rzucimy sobie ślizg jeden. Cyk. Łańcuszek rozrządu też sobie damy od razu nowy, żeby wszystko było tak jak ma być. I te śrubki też na dyszkę dokręcamy. Stary nawet jeszcze się tak nie łamał jakoś bardzo. No nie, łamał się jednak troszkę. Ale bywały gorsze. To co, stator sobie damy. Trzy śrubki i je dokręcamy na dyszkę. Tak jak tu jest. Magneto kładziemy. Jedna strona prawie gotowa będzie. Chociaż tyle. Magneto jak coś na 56 Nm. Dokręcamy. Dobra. I hop, czujniczek sobie jeszcze złapałem. Pokrywę sobie założymy i ta strona przynajmniej będzie na gotowo. A może jeszcze sobie przetrzemy trochę. Dwie tulejeczki. Trochę masy. Szczeleczka. No i co, zamykamy. Wszystko tu chyba siedzi. No i na tych śrubach też jak wszędzie dyszka musi być. No i dobra, na razie więcej i tak sobie nie poskładamy. Może cylinder sobie jeszcze założę, zobaczymy. No a druga strona, no to wiadomo, kurde, trzeba czekać na pompę i wtedy sobie ją tu będziemy zamykać. Także co, małe cięcie i widzimy się jak przyjdzie pompa. No i pyk, małe cięcie, parę dni minęło. Trochę ogarnąłem sobie tu dwa te już. Prawie też poskładane, to tam film będzie, głowica. 5 zaworów tytanowych wpadło, już luzy ustawione. I będziemy sobie zakładać. Cylinder nowy z Ateny, tłok też z Ateny do zestawu. Zarzuciłem sobie tylko i poza tym chyba więcej nic. Także jak na razie zarzucimy sobie głowicę. No i znowu czekanie na pompę. Nie złożę tamtego boku, dopóki nie będę miał pompy oleju. No ale to nic. Tu sobie przynajmniej poskładam na gotowo, już zawsze to trochę do przodu. Także działamy. Tłoczek chodzi. Kurde, zobaczcie jaki cylinderek. Teraz będzie luksusowy. Tamten to był porysany nieźle.
Dobrze, w tą stronę, chyba w tą. Tak by to było. No i co? Zamykamy, kurde. Potworka. Siedzi. Cztery chwileczki. No i ogólnie na 38 Nm. Ja sobie pierw dyszkę dam. No i gra. No i mostki na dyszkę sobie dokręcamy. Tu jest idealnie i tu. Też jest git. Dobra. Napinacz sobie zablokujemy. Uszczeleczka nowa. Kręci się. Coś tam się kręci. No i co? Tyle roboty. Nie mam więcej, nie mam tej całej pompy oleju. Także z tej strony nic sobie nie złożę więcej. Bo cokolwiek bym założył, mi będzie przeszkadzać. No ale to nic, o przewód tu jeszcze olejowy mogę sobie założyć, tu gumę. No i tyle w sumie będzie. Także jak mi przyjdzie pompa, to wtedy oczywiście składamy dalej. No i hop, 3 tygodnie minęły, nie wiem już co tam ostatnio mówiłem, a czego nie mówiłem. Na pewno, że o pompie oleju mówiłem, że będzie trzeba czekać. No i czekałem 3 tygodnie na pompę oleju, całą tą, o takie cudo z Yamahy. No długo, długo było czekania. W międzyczasie sobie silnik w ramy wpakowałem, co mogłem pozakładałem. Pompa już siedzi, tutaj napęd, wałek kopki, kosz, sprzęgło i zamykamy. I będzie pierwsze odpalenie, druga strona też już poskładana, więc no długo było czekania, ale no niestety nieraz tak bywa. Mogłem sobie wcześniej zamówić, a to tak wyszło wszystko po drodze. Dobra, nie będę już tu pokazywał, jak to się dalej składa, wszystko siedzi, kosz, sprzęgło, zamykamy, olej nowy, no i włączę się, jak będziemy maszynę palić, albo jeszcze coś tam po drodze pokażę, zobaczymy. Dobra, działam, bo czasu nie ma, a właściciel już czeka, długo czeka. No i hop, mała aktualizacja, uszczeleczka siedzi, o-ring tu, o-ring tu, zakładamy pokrywę, lejemy olej. Bez przedłużania działam dalej. Mniej więcej mamy poskładaną maszynę. Próbujemy co? Odpalić. Olejem zalana, płynem zalana. Jeszcze wiadomo, trzeba sobie tu wszystko, jakieś osłonki tuszy pomocować. I jeszcze czekałem na zestaw naprawczy kranika, bo przeciekał po prostu, sobie założyłem.
i spinkę do łańcucha nową, bo tamta też już licha była. Także sanko, jedną rękę mam, ale może jako. Wiemy, trochę gazu damy. Dobra. Nic, nie będę jej tu trzymał, będzie się trzeba jechać troszkę rundkę zrobić, żeby miała chłodzenie i zobaczymy. Dobra, więc co, tyle ze składania, już tam przejażdżki nie będę wrzucał, bo przejażdżka jak przejażdżka. Maszyna zagadała, myślę, że jeszcze może ją umyję trochę. No i będzie można oddać, zrobię tam jeszcze licznik, muszę o to godzin już przypiąć nowy, bo... Ale to jak sobie plastiki założę, żeby było fajnie go widać. Także składam dalej, jadę się przejechać, maszynę oddajemy i to tyle w tym odcinku.